byłeś spięty przed tą walką, z czego to wynikało? Nie, dzisiaj już byłem okej. Byłem spięty poniedziałek, wtorek, środa, ale jak już zobaczyłem Karola na treningu medialnym... Siemanko, kurwa, siemanko, co ja gadam, ja pierdolę. Słuchaj. No to już było dobrze. Nie? A jest taka, takie poczucie satysfakcji, mimo to, że byłeś tak. Jako underdog? Tak, bardzo dużo. Michał, powodzenia! Tak. No. A powiedz mi, czy... Ja przede wszystkim się cieszę, bo ludzie tak we mnie nie wierzyli, że tam, kurde, nie mam tej stójki, że już jestem stary, wiesz, o co chodzi. Mhm. A tak jak już wspomniałem, że jak zabiorę Karolowi wszystko, to wrócę na szczyty polskiego MMA i myślę, że tak się stało, bo to nie było jakoś tam... wygrana przez decyzję, tylko zmasakrowałem go łokciami, wiesz co chodzi? Czyli teraz The Freeze, a ja nie wiem kto. Tam. Co wiemy gdzie w lewo?